To są gorące pytania na antenie telewizji w Polsce.pl, a teraz w gorących pytaniach porozmawiamy sobie o zdrowym odżywianiu w kontekście koronawirusa, o tym, jaka powinna być dieta, czy powinniśmy ją jakoś zmienić, jakoś dostosować do tej obecnej sytuacji, co zrobić, żeby wzmocnić swoją odporność właśnie odpowiednim sposobem odżywiania. O tym wszystkim porozmawiam z moimi i państwa gośćmi, którymi w połączeniu przez Skype'a są Joanna Jaworska, trenerka personalna i autorka bloga Myśl w Ruchu. Asiu, witaj serdecznie, czy się słyszymy? Witam serdecznie, tak, wszyscy się słyszymy. Słyszymy się, ja mam nadzieję, że za chwilę cię zobaczę i razem z nami również Cezary Papis, żołnierz, trener systemu walk Krav Maga i Defendo, twórca charytatywnego programu Wyzwanie 100 ludzi z charakterem, no i przede wszystkim ojciec trójki wspaniałych dzieci Czarku, witaj serdecznie. Cześć, witam serdecznie. Też się słyszymy, widzę was, cieszę się, zatem możemy rozpocząć naszą debatę na temat tego zdrowego odżywiania w czasach koronawirusa. I mam takie wrażenie, większość osób pewnie zapasy już przez tą sytuację zrobiła. Kupujemy produkty przede wszystkim z przedłużonym gdzieś terminem przydatności do spożycia, kasze, makarony, jakieś konserwy, puszki. Pytanie, czy to jest dobra dieta w ogóle dla naszego organizmu? Asiu, do ciebie się najpierw zwrócę. Twoim zdaniem, czy to jest dobra dieta? I czy to jest zdrowe dla naszego organizmu właśnie? Dobra dieta to jest dieta racjonalna przede wszystkim. Powiedzmy sobie jeszcze, wszystkie produkty, którymi będziemy przesadzać, czyli produkty, których będziemy spożywać zbyt dużo, w nadmiernej ilości, chociażby kasze, ryże, makarony, i nasza dieta będzie opierała się wyłącznie na węglowodanach, czyli nie będzie w ogóle zbilansowana, będą to same na przykład makaron z sosem pomidorowym czy też z oliwą, to nie jest zdrowa i racjonalna dieta. Przede wszystkim powinna być zbilansowana, czyli białko, węglowodany, tłuszcze i obfita w witaminy, a witamin dostarczają nam oczywiście warzywa. No właśnie, te witaminy, warzywa, owoce, to też powinniśmy jeść. Czarku, jak z twojej perspektywy wygląda ta dieta w czasach koronawirusa? Czy ty zapasy zrobiłeś, czy będzie makaron z sosem pomidorowym? Czy tutaj zupełnie inny sposób odżywiania preferujesz właśnie, żeby organizm zachować w odpowiedniej formie i kondycji i w odpowiedniej odporności również? Wiesz co, bardzo ciężko mi się kłócić z tym, co powiedziała Asia, wręcz potwierdzam to, co Asia powiedziała, niemniej jednak ja odżywam się troszeczkę inaczej. Moja dieta jest mocno zbilansowana na odżywianie się przede wszystkim z tłuszczu. Moja cała energia pochodzi ze źródeł tłuszczu, jakimi są źródła tłuszczy roślinnych, jak i zwierzęcych. Oczywiście jest to awokado, jest to oliwa z oliwek. Są to tłuszcze z orzechów, no ale również są to tłuszcze zwierzęce, takie jakie możemy znaleźć w żółtkach jaj, sera, w mięsie, chociaż tego mięsa nie proponuję wszystkim zbyt wiele. Skupiłbym się bardziej właśnie na żółtkach, na serach, na tłuszczach zawartych w orzechach, w migdałach. Są to niesamowicie fajne tłuszcze, niesamowicie prozdrowotne, aczkolwiek też nie wolno wyeliminować węglowodanów, które są niezmiernie ważne dla naszego życia. Także to, co powiedziała Asia, moim zdaniem dieta powinna być mocno zbilansowana. I przede wszystkim co? Nie wolno łączyć rodzajów paliw. Jeżeli odżywiamy się tłuszczowo, to trzymajmy te węglowodany na niskim poziomie. Natomiast jeżeli odżywiamy się tak zwaną dietą japońską, czyli w przewadze węglowodany, niestety, znaczy wstety bądź niestety, te tłuszcze muszą być stosunkowo nisko, aczkolwiek nie można ich wyeliminować. Dlatego, że wszystkie hormony tropowe, te najważniejsze, jakim jest na przykład testosteron, estrogeny, progesteron, są utrzymywane w tłuszczach. Jeżeli je wyeliminujemy, to zaburzymy cały bilans i to nie jest dobre dla naszego organizmu. Więc jak najbardziej rozsądna dieta, taka, aby przynosiła nam korzyści. W tych czasach, kiedy jest właśnie ta mocna epidemia tego koronawirusa, chylę się ku temu, aby zwiększyć jednak troszeczkę ilość tych tłuszczy zdrowych, takich jak na przykład w żółtkach jaj, które dają nam większą odporność, bo oprócz tego, że mamy zawarte tłuszcze i białka, to w żółtkach jaj mamy wszystkie enzymy, wszystkie minerały, wszystkie witaminy, makro i mikroelementy, które są potrzebne do tworzenia nowego życia. Jeżeli te tłuszcze, jeżeli te wszystkie witaminy będą dobrze zbilansowane i będziemy z tym przesadzać, to co powiedziała Asia, myślę, że na pewno będzie to dobra jakaś osłona dla naszego organizmu w tym trudnym czasie. Asiu, a twoim zdaniem, jakie tutaj produkty spożywcze, na co powinniśmy zwrócić najbardziej uwagę? Czy w ogóle twoim zdaniem dieta w tym trudnym czasie, w tych trudnych dniach walki z koronawirusem jest ważna? Jak możemy wzmocnić swoją odporność? Czy właśnie żółtka jaj, czy jeszcze byś tutaj coś do tego dodała? Jak weganie na przykład, czy osoby wegetarianie, osoby, które nie przyjmują produktów zwierzęcych, mogą sobie w tym czasie poradzić?
W tym czasie jest szczególnie utrudniony dostęp do mięsa, o czym pewnie już A to prawda, państwo. tak. To ja się nawet przekonałem właśnie w sklepie, że już mięsa brakowało, zapowiedź na następny dzień, że pojawi się tylko troszkę tego mięsa. No właśnie, a jak już jest, to często też i ta cena jest wygórowana. No więc musimy sobie radzić i bez mięsa. Osoby, które go w ogóle nie spożywają, tego problemu w tym momencie nie mają. Jajka, tak jak najbardziej, zgadzam się, są bardzo zdrowym źródłem witamin i minerałów. A jeśli chodzi o wegan, czyli o osoby odżywiające się czysto roślinnie, to tutaj sytuacja jest dosyć prosta, bo strączki są łatwo dostępne. Jest ich raczej pod dostatkiem. Witaminy i minerały zawarte w warzywach też są bardzo prozdrowotne i wpływają pozytywnie na naszą odporność. Musimy tylko pamiętać na pewno o suplementacji uzupełniającej, tak? Czyli to B12, omega-3, które jest bardzo istotne, jeśli chodzi o odporność, z którą nie mają problemu osoby wegetariańskie, czy też pesko-wegetariańskie, czyli omega-3 jest to tłuszcz zawarty także w rybach. Natomiast weganie, czyli osoby odżywiające się roślinnie, powinny szczególnie teraz zadbać o suplementację omega-3. Czyli tutaj pewne wskazania dla tych osób, które mają trochę inne diety, diety wegańskie, wegetariańskie, są jak najbardziej zalecane, pewne suplementacje tak. Odpowiednich składników, żeby zwiększyć odporność. Tutaj Asiu, dziękuję ci, że zwróciłaś na to uwagę. A Czarku, do ciebie kieruję pytanie, czy przy różnych dietach, które gdzieś tam stosujemy na co dzień, przecież jest taka moda, żeby właśnie nasza sylwetka wyglądała idealnie. Często stosujemy diety, które mają zrzucić z nas masę naszego gdzieś ciała, zmniejszyć, zredukować tą masę naszego ciała, zrzucić zbędne kilogramy, diety odchudzające, diety eliminacyjne. Czy z tych diet w tym czasie powinniśmy zrezygnować i właśnie skupić się na takim racjonalnym odżywianiu, aby poprawić naszą odporność? Wiesz co, ja myślę, że w ogóle diety odchudzające jako coś, co ma nas odchudzić, nie jest niczym dobrym dla naszego organizmu, dlatego że dieta powinna być odpowiednio zbilansowana. Natomiast jeżeli wymyślamy jakieś diety, czyli powiedzmy jakaś tam dieta, przykładowo kapuściana, czy dieta jakaś tam kopenhaska, czy jakakolwiek inna dieta, która ma na celu jak najszybciej, jak najmocniej nas odchudzić, zmienić naszą sylwetką, jest niczym taki wirus, dlatego że ona na samym początku może i przyniesie fajne efekty, niemniej jednak później to wszystko wróci w bardzo szybkim tempie, a oprócz tego zostanie niestety bardzo mocno nasz organizm wytrawiony ze wszystkich minerałów, ze wszystkich właśnie witamin. Nie ma nic gorszego właśnie niż popadanie ze skrajności w skrajność. Uważam, że jeżeli chcemy schudnąć, to przede wszystkim dobrze zbilansowana dieta, po drugie aktywność fizyczna, ale aktywność fizyczna to też nie tylko ciągły trening, to bardzo mądra regeneracja, której też musimy sobie zdać sprawę, że jest niesamowicie ważnym czynnikiem, jeżeli trzymamy odpowiednią zbilansowaną dietę, odpowiedni trening, odpowiednią suplementację, to ten czas na odpoczynek, czas na regenerację musi być również bardzo ważny. Ludzie często gęsto mówią, a odeśpię na emeryturze, ewentualnie, brzydko mówiąc, wyśpię się w trumnie. To jest totalna bzdura. Nie będzie odpowiedniej jakości snu, odpowiedniego czasu, długości tego snu. To niestety, żebyśmy nie wiadomo co robili, będzie bardzo, bardzo ciężko. Nie da się odespać na zaś, nie da się odespać tego, czego nie przespaliśmy. Czyli to wszystko musi grać, to wszystko musi być pozapinane, że tak powiem, na ostatni guzik, jak to mówi żołnierz, mówiąc kolokwialnie oczywiście. Jeżeli połączymy wszystkie aspekty, czyli dieta, regeneracja, suplementacja, będzie ok. A w momencie, kiedy panuje ten szalony wirus, kiedy ciężko nam jest z dostępem do odpowiedniej jakości mięsa, do odpowiedniej jakości produktów, często gęsto te właśnie produkty są umieszczone w metalowych puszkach, czy w plastikach, czy w foliach. No niestety, ja bym tutaj w ogóle odszedł na tą chwilę z jakiegokolwiek odchudzania, zachowałbym racjonalną dietę, zdrowe odżywianie, no i jakąś formę ruchu, taką chociażby, jaką można przeprowadzić w domu, żeby ten organizm jednak kręcić, żeby ten metabolizm nie stał w miejscu, bo w zdrowym ciele zdrowy duch, jak to mówię. I o tym ruchu sobie też porozmawiamy. Asiu, a twoim zdaniem z tych diet eliminacyjnych, czy może bardziej odchudzających, bo przecież dieta wegańska czy wegetariańska to też diety eliminacyjne, ale czy przy takich dietach odchudzających, gdzie często ta restrykcja kaloryczna jest znaczna i ludzie, którzy przyjmują takie diety, nie wiem, przyjmują 1000, 1200, 1500 kilokalorii w ciągu doby, co jest no bardzo, bardzo niewielką liczbą, powinny zrezygnować z tych diet w tym czasie?
Tak, zdecydowanie zgadzam się z tym, co mówił Czarek. Te diety eliminacyjne to nie jest dobre rozwiązanie w ogóle. Diety mocno ograniczające spożywanie pewnych grup produktów nie wpływają dobrze na nasze zdrowie generalnie, czy to w czasach koronawirusa, czy bez niego. Zatem ja bym zdecydowanie odradziła odchudzanie na ten czas. Natomiast myślę, że bardzo ważnym jest przypomnieć wszystkim, że siedzenie w domu to jest znacząco ograniczony ruch, chociażby kwestia lokomocji, dostania się do środków komunikacji miejskiej, czy też w ogóle poruszanie się jest znacząco ograniczone, co sprzyja nabieraniu masy ciała. I tutaj szczególnie istotne jest zdrowe odżywianie się i myślenie o tym, co jemy. Jak wiemy, siedzenie w domu sprzyja podjadaniu. A właśnie o to chciałem zapytać, bo to też jest problem. Mamy stres związany z koronawirusem, mamy to zajadanie często tego stresu. Mhm. Teraz przy koronawirusie, czy jakieś słodycze, czy co. Jak się powstrzymać, Asiu, od tego pojadania między posiłkami, tego zajadania stresu? A jeżeli już, to co sobie tam zajadać, żeby było w miarę zdrowo dla naszego organizmu? Okej, to teraz tak, trzeba tutaj rozróżnić dwie kwestie. Pierwsza kwestia to jest jedzenie z nudów i podjadanie dlatego, że nie zjadłam właściwego posiłku. Czyli to, o czym mówiliśmy na samym początku, dobrze zbilansowana dieta nie będzie powodowała głodu, permanentnego głodu. Tylko ja zjem obiad, będę najedzona i przez 3-4 godziny nie będę miała ochoty nic podjadać. Więc nad tym trzeba myśleć i po prostu się kontrolować. Ale drugą kwestią jest to, czy jemy emocjonalnie. Czyli nasze problemy, zaburzenia odżywiania, to też jest kwestia do opracowywania tak naprawdę z terapeutą. I szczególnie w momencie tak podwyższonego stresu, tak podwyższonego poziomu stresu, kiedy boimy się nie tylko o swoje zdrowie, ale też i o pracę, bo pamiętajmy, że są osoby, które zostały bez pracy w tej sytuacji, warto pamiętać o tym, że psychologowie są dla nas i po prostu sobie pomóc i nie podjadać. Właśnie, czyli czasem też z takiej zewnętrznej pomocy trzeba skorzystać. Czarku, do ciebie pytanie. Ty jako żołnierz, o ile się nie mylę, brałeś udział w zagranicznych misjach również poza terenem naszego kraju. Jako żołnierz też jesteś narażony na stres. Powiedz mi, jak sobie z tym stresem radzisz? Czy po takiej, nie wiem, misji wojskowej na przykład wracasz do domu i zajadasz ten stres? Czy tutaj zupełnie inne podejście? Jak osoby właśnie znajdujące się teraz w domu, które stresują się różnymi rzeczami, właśnie utrata pracy, całą sytuacją w związku na przykład z kwarantanną, jak one mogą powstrzymać się od tego podjadania niezdrowych rzeczy, które powodują, że zwiększymy gdzieś swoją masę ciała, a to w tej sytuacji nie jest najlepszym punktem wyjścia? Dokładnie, wiesz co, u mnie to troszeczkę inaczej wygląda, dlatego że ja bardzo mocno oddzielam moją pracę zawodową, którą kocham i bez której sobie nie wyobrażam życia, od mojej rodziny. I wychodzę z pracy, ja całą moją pracę zostawiam w pracy. Wracam do domu i tu mam trójkę wspaniałych dzieci, kochaną żonę, słuchaj, trzy psy i kota, który mi właśnie zginął i go poszukuje. Niemniej jednak zdaję sobie sprawę z tego właśnie, i to też jest stres, ale zdaję sobie sprawę z tego, że ludzie mają zupełnie inne podejście do stresu. Niektórzy nie potrafią tego mocno oddzielić. I właśnie to, co powiedziała Asia, to zajadanie stresu nie jest niczym dobrym. A jak sobie z tym poradzić? Myślę, że wiesz co, trzeba sobie mocno poukładać w głowie, trzeba samemu ze sobą rozmawiać. Jeżeli to nie wystarczy, to powiedziała Asia, no psychologowie są dla nas, trzeba szukać specjalistycznej pomocy, jeżeli sami sobie nie jesteśmy w stanie pomóc. Kiedyś było chyba troszeczkę prościej, bo kiedyś dzwoniło się do kumpla, spotykało się z najlepszym przyjacielem, jeden drugiemu się wyżalił i było łatwiej. W tej chwili w tym pędzie ludzi, w tym biegu za pieniądzem, za dobrami doczesnymi, troszeczkę się zatraciliśmy. Nasze człowieczeństwo troszeczkę zaczęło tak upadać kosztem dóbr materialnych. I właśnie nie wiem, czy ten czas tego wirusa nie jest dobrym momentem, żebyśmy na nowo spojrzeli na pewne rzeczy, czym jest wartość ludzka, czym jest przyjaźń, czym jest super kumpel, czym jest dobry sąsiad. Żebyśmy spojrzeli troszeczkę inaczej na drugiego człowieka. To jest bardzo ważne. A co zrobić ze stresem? Moje proste wyjście to dać sobie mocno w kość. Jeżeli ja mam stres, miałem stres powiedzmy gdzieś na misji, była ciężka sytuacja, gdzieś, gdzie trzeba było stawiać, tak powiem, życie na szali,
i wychodziło się do presji dobrze. Niemniej jednak pewne sytuacje w głowie zostawały. I żeby się wyładować, najprostszym, najlepszym sposobem był ciężki, ciężki trening. I o tym treningu za moment sobie porozmawiamy na antenie telewizji w Polsce.pl w naszych gorących pytaniach, bo właśnie o tym, jak się ruszać w domu, już za moment. Na naszej antenie debata się odbędzie. Zachęcam państwa do pozostania razem z nami z gorącymi pytaniami. Wracamy za chwilę.